Cyberpunk 2077 posiada aż 7 różnych możliwych zakończeń fabuły. Jedne są lepsze, drugie gorsze, jedne oferują większy poziom trudności, inne ciekawszą misję finałową, a jeszcze inne zapewniają wyjątkowe epilogi. Nie ma jasno określonego podziału, które z nich jest dobre, a które złe, ale możemy spojrzeć na nie pod kilkoma względami i ocenić, które jest najlepsze, a które może trochę gorsze. I dokładnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Podzielę ten film na dwa segmenty. Pierwszy, czyli najbardziej jak to tylko możliwe obiektywna ocena wszystkich zakończeń pod względem fabuły, rozwoju wydarzeń, skutków, jakie niesie za sobą to dla V, Johnego i innych postaci pobocznych. Nie zabraknie również spojrzenia na czysto gameplayowy aspekt każdego z nich i na sam fan, jaki daje grającemu. A druga to moje własne ulubione zakończenie. Zanim przejdziemy do tematu, zaznaczę tylko, że postarałem się jakoś rozsądnie połączyć konkretne misje finałowe z końcowym epilogiem, na przykład zakończenie Rogue i przejęcie ciała przez Johnego, ale to za chwilę zobaczycie sami. W konkurencji udział brać będą następujący zawodnicy. Numer 1. Nomadzi napadający na wieże Arasaki i wyjeżdżający z miasta po skończonej misji. Numer 2. Rogue, Wayland Junior i Johnny szturmujący Arasaka Tower oraz V zostający legendą Night City. Numer 3. V bratający się z Hanako na przekór Johnemu i zostanie konstruktem. Numer 4. Brat bliźniak poprzedniego. V bratający się z Hanako na przekór Johnemu i powrót na ziemię. Numer 5. Samobójstwo. Numer 6. Napad na Arasakę i przejęcie ciała przez Johnego. Numer 7. Sekretny szturm na Arasaka Tower i zostanie legendą Night City. I wiem, zakończenie z Rogue i sekretny ending mają praktycznie identyczny epilog, ale mimo wszystko kilka szczegółów się różni, więc postanowiłem wyróżnić je jako osobne formy. Startujemy od razu z grubej rury. Numer 6 jest bowiem dość kontrowersyjnym zakończeniem ze względu na przejęcie ciała V przez zupełnie inną osobę, Johnego. Czy pójdziemy zaatakować Arasakę z nomadami, z Rogue czy samemu z Johnem, Silverhand może wspólnie z V podjąć decyzję, choć nie w każdym wypadku V będzie z tego wyboru zadowolony, że Rocker Boy dostaje ciało i może przeżyć drugie życie i naprawić swoje błędy. I dokładnie to robi. Po zniszczeniu Mikoshi Johnny mieszka w jakimś zaniedbanym bloku, pomaga nastoletniemu chłopcu zostać muzykiem, kupuje dla niego ikoniczną gitarę Samurai, ostatecznie żegna się z V składając jego naszyni w kolumbarium. Tu też wyjątkowo fajna ciekawostka. Czy wiedzieliście, że na tabliczce w kolumbarium zamówionej przez Johnego zobaczyć możemy podpis, który nawiązuje do ich rozmowy na polach naftowych przy grobie Silverhanda? Wtedy V mógł wybrać, co napisałby na nagrobku Johnego i dokładnie w ten sam sposób Rocker Boy odwdzięcza się najemnikowi. Na koniec Johnny wyjeżdża z miasta, zostawiając chłopca z prezentem. Wszystko to jest jednocześnie przygnębiające, smutne, a jednocześnie dające nadzieję na nowe życie Silverhanda, którym być może kiedyś się pogodzi. Ej, wysiadaj! Czekaj! Gitara! Zapomniałeś gitary! Nie zapomniałem. Niczego nie zapomniałem. Niestety wiadomości od znajomych V skutecznie mu to utrudniają, gdyż większość z nich jest zła na V Johnego, że ten ich zostawił i wyjechał. Kwestia gameplayowa jest o tyle skomplikowana, że dojście do tego epilogu umożliwia zarówno ścieżka Panam, jak i Rogue. I są to prześwietne rozgrywkowe misje, ale w każdej z nich ginie ktoś ważny, a to wszystko sprawia, że ending z Johnem zajmuje miejsce idealnie po środku, czyli na poziomie C. Przyjrzyjmy się teraz drugiej opcji. V ufa Johnemu i pozwala mu przejąć kontrolę nad jego ciałem. Rocker Boy wykorzystuje swoją zdolność perswazji i sprawnie przekonuje Rogue, by ta pomogła mu przypuścić szturm na Arasaka Tower. Mimo wstępnych odmów, Rogue przygotowuje dziurawy plan, który jest przy tym bardzo widowiskowy. Razem z młodym Waylandem i pomocą Alt zestrzeliwują satelitę Jurojin i wlatują wprost w sam środek budynku. Nie robią tego pierwszy raz, w końcu kiedyś już wysadzali równie wielki budynek należący do japońskiego giganta. Z racji doświadczenia Rogue i Johnego, niewiele jest tu improwizacji, a raczej prosta droga do celu. No dobra, wcale nie taka prosta, bo trzeba ją było sobie utorować. Niestety ogromnym minusem jest śmierć Rogue, która jakby nie patrzeć została tu zaciągnięta przez Silverhanda i koniec końców jej syn już nigdy jej nie zobaczy.
Tak czy inaczej, po walce ze Smasherem, która jest ciekawa, choć jest identyczna jak ta w zakończeniu nomadzkim, więc nic w niej wyjątkowego. Johnny dociera do Mikoshi, gdzie znów dowiadujemy się, że Vi i tak umrze. Johnny odchodzi z Alt za Blackwall, a Vi po swoim wyczynie zostaje legendą Afterlife. No choć tu nie do końca to był jego wyczyn, ale miło ze strony Silverhanda, że choć w taki sposób zrekompensował Vi wyżranie go od środka. Vi leci w kosmos na kolejną wyjątkowo ryzykowną misję zleconą mu przez Mr. Blue Eyesa, która może sprawić, że Vi zyska szansę na odzyskanie pełni zdrowia. Moim zdaniem głównym atutem tego endingu jest epicki lot do Arasaka Tower i brutalne wdarcie się do środka na piętro niedostępne w żadnym innym zakończeniu na tą taką dżunglę czy jakiś tam las tropikalny. Fajnie, ale nie zmienia to faktu, że nic już i tak nie przywróci życia Rogue, więc to zakończenie nie uplasuje się na pierwszym miejscu w naszym zestawieniu. Co więcej, wyląduje wprost na poziomie B, głównie z racji wagi postaci, jaką była Rogue dla świata najemników i że wcale nie musiała tam ginąć, gdyby nie samolubność Johnny'ego lub jakieś tam wyrzuty o nie do końca udaną pomoc w 2023 roku. Co w takim razie zasługuje na poziom S? Wybaczcie za spoiler, ale zdecydowanie nie będzie to żadne z zakończeń, w którym Vi, wbrew słowom Johnny'ego, dogaduje się z Hanako Arasaką. Vincent odbiera Johnny'emu prawo do jakiegokolwiek wyboru, do jakiegokolwiek zdania i żegna się z nim ostatecznie na dachu kliniki Victora. Vi z pomocą Hellmana i Takemury, oczywiście jeśli wcześniej uratowaliśmy go z walącego się bloku, ratują Hanako z budynku, w którym uwięził ją sam Yorinobu. Razem lecą do Arasaka Tower, Vi ma przyjemność, o ile można to tak nazwać, porozmawiać z Saburo Arasaką, a następnie przedostają się przez oddziały wysłane przez Yorinobu. Niestety mimo zapewnień Arasaków, że są w stanie pomóc Vi, po operacji na stacji orbitalnej i rozdzieleniu Silverhanda i świadomości Vi, okazuje się, że Vincent i tak prędzej czy później umrze. Takemura lub Hellman stawiają przed nami wybór, albo wracamy na ziemię i raczej nic nam już nie pomoże, albo podpiszemy umowę z Arasaką, która przerobi nas na konstrukt osobowości i będzie przetrzymywać w Mikoshi, aż znajdzie się rozwiązanie. Niestety na 90% są to jedynie puste obietnice i Vi raczej już nigdy nie odzyska wolności, gdyż oddał się w ręce Arasaki, przed czym tak bardzo przestrzegał go Johnny. No, przedzieranie się przez szeregi wroga najpierw na posesji azylu Hanako, a później w wieży jest całkiem ciekawe, jest to bowiem jedyne zakończenie, gdzie spotkać możemy Takemurę i walczyć z nim ramię w ramię ze Smasherem. Plusem zakończenia z Arasaką jest z pewnością to, że pokazuje karę dla Vi za dogadywanie się z Arasaką. Wbrew Johnny'emu, Johnny również w Mikoshi wtedy bardzo dobrze podsumowuje tok myślenia Vi, wszystkie jego decyzje. Jest to wręcz torturujące zakończenie dla gracza, ponieważ dobitnie jest mu pokazywane, że wybrał złą decyzję i niewłaściwe zakończenie i dla Vi, i dla Johnny'ego, i dla wszystkich ich przyjaciół. W tym epilogu dowiadujemy się również, że Yorinobu został zabity, a Saburo wgrał swój konstrukt w jego ciało, co jest okropnym scenariuszem i wręcz przerażającym. Te wszystkie aspekty i odebranie Johnny'emu jakiegokolwiek prawa głosu sprawia, że oba zakończenia lądują bardzo nisko w naszym zestawieniu, z lekką przewagą dla konstruktu Vi. Zatem zdigitalizowany Vi ląduje na poziomie D, a kompletna porażka i powrót na ziemię na szarym końcu na klasie F. Została nam jeszcze trójka kandydatów, przejdźmy zatem do endingu, który znajdzie się pomiędzy zakończeniami arasakowymi i będzie to samobójstwo, jak można było się spodziewać. Ale uznałem, że wspólne dojście do wniosku, że fajnie byłoby odejść ze świata razem, będąc w pełni świadomym, jest lepsze niż skłócenie się na sam koniec z Johnnym, by później bez skrupułów dać go wykasować Arasace, a następnie wrócić na ziemię i umrzeć samemu ze świadomością swojego czynu. Zakończenie to jest poniekąd dobre pod tym względem, że Vi nie sprzedał się korporacji, pozostał w zgodzie z Silverhandem i samym sobą, a także nie pociągnął ze sobą na dno innych pobocznych postaci. Jest to jednak też kompletne podanie się i brak misji finałowej, to uniemożliwia temu endingowi wylądowanie gdziekolwiek wyżej niż na poziomie E, nie wspominając już o samym zostawieniu wszystkich przyjaciół z ciężarem jego samobójstwa, co dobitnie ukazują wiadomości nagrane przez Pana, Judy czy też Misty. Jeśli nie masz nic przeciwko... Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem.
Ostatnie dwa miejsca i dwa zakończenia. Zanim przejdziemy do finałowych werdyktów, pamiętajcie, by zasubskrybować ten kanał, gdyż ponad 90% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje tego kanału. Będę wam bardzo za to wdzięczny. A teraz przejdźmy do wielkiego finału. Odsłonimy oba miejsca na raz. Więc gotowi? 3, 2, 1. I tak oto moim zdaniem zakończenie z Panami Nomadami zasługuje na miejsce drugie, czyli A, natomiast sekretne zakończenie z V wracającym do ciała wspina się na sam szczyt naszego rankingu na pole S. Ending z Panam to ulubieniec wielu graczy i wcale się im nie dziwię. Patrząc głównie na liczebność i rozkład sił, rodzina nomadzka ma zdecydowaną przewagę nad innymi towarzyszami broni V. Choć można mieć wątpliwości co do doświadczenia nomadów w takich akcjach, trzeba przyznać, że ich plan, choć pełen dziur, wydaje się najrozsądniejszą z opcji. Tym bardziej, że każdy plan w takiej sytuacji nie ma prawa być perfekcyjny. Nomadzi świetnie też wykorzystali okazję, którą była przebudowa tunelu Maglewa, dzięki czemu możliwe było dostanie się do podziemi Arasaka Tower. Nie mogło niestety obejść się bez śmierci kilku nomadów. Samo wnętrze wieży to czysta improwizacja i walka z Adamem Smasherem, która niestety prowadzi do śmierci Sola, który był dla Panam ważny, mimo wielu sprzeczek pomiędzy tą dwójką. Jak zapewne wiecie, to nie koniec niespodzianek, gdyż po podłączeniu do Mikoshi dowiadujemy się, że mimo rozłączenia V i Johnny'ego, ten pierwszy i tak umrze. Załamany V decyduje się przeżyć ostatnie pół roku z ukochaną Panam i razem z nomadami poszukać rozwiązania swojego problemu. Jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie. V ma okazję przeżyć ewentualne ostatnie chwile z ukochaną Panam, nadzieja na znalezienie lekarstwa gdzieś tam jest. Mitch przeżywa, Mikoshi zostaje zniszczone, co prowadzi do sporych problemów Arasaki, no czego można chcieć więcej. Ze strony żeńskiej V wiadomo, że to zakończenie może być ciut słabsze z racji tego, iż wtedy Panam oraz V nie są w sobie zakochani, ale nie zmienia to faktu, iż z racji przyjaźni nomadka również troszy się o Valerię. Ze strony gameplayowej również jest świetnie, bo najpierw musimy opracować plan z nomadami, później zostajemy przyjęci do Aldecaldos, ruszamy na misję czołgiem, walczymy z ochroną placu budowy, a później jeszcze przedostajemy się w dół Arasaka Tower. No i podsumowując, zakończenie nomadzkie jest niemal perfekcyjne, jednak kilka ważnych śmierci sprawia, że nie jest idealne i końcowo kończy tę konkurencję na poziomie A. A co do naszego wielkiego zwycięzcy, sekretne zakończenie jest świetne pod tym względem, że nie ciągniemy żadnych przyjaciół na dno i nie ryzykujemy ich życiem, by dostać to, czego chcemy. Również V oraz Johnny po wszystkim, co razem przeszli, decydują się na ostatnią wspólną walkę, która ma wielkie ryzyko pożegnania się z życiem, ale jak to sami powiedzieli, będzie to zaszczyt zginąć u swego boku. Jest to też najbardziej realne z zakończeń, gdyż gdy tylko nasze HP spadnie do zera, giniemy i nie mamy możliwości wczytania punktu kontrolnego. To jest bardzo fajne, bo gigantycznie podnosi poziom adrenaliny i wręcz trzeba się natrudzić, by udało się przejść tę misję niewymaksowaną postacią. A sam epilog praktycznie identyczny jest jak przy zakończeniu Rogue, z tą różnicą, że Rogue żyje i oddaje nam Afterlife po naszym wielkim wyczynie, który no w tym wypadku już był jak najbardziej zasłużony. Tak jak już wspomniałem, przy tamtym zakończeniu największe szanse na przeżycie V ma właśnie wykonując skok dla Mr. Blue Eyes, a wtedy może nawet wrócić do Panam, którą żegnał się w swoim apartamencie. Koniec końców praktycznie wszystko jest tutaj na miejscu. Poza małym mankamentem w postaci rozstania z Panam, które wcale nie musi być rozłąką na zawsze, jeśli tylko V znajdzie sposób na przeżycie, a to jest bardziej prawdopodobne w Secret Endingu niż w Endingu Panam. Zasłużone S+. Miałem na myśli... Sam nie wiem... Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. I tak oto prezentuje się finalny ranking zakończeń Cyberpunk 2077. Zapewne wielu z was nie będzie się zgadzać z którymś z moich wyborów, dlatego dajcie mi znać w komentarzu, jak wygląda wasza tier lista endingów. A jeśli chodzi o mój osobisty wybór, kierowany wyłącznie sentymentem, emocjami i fanem, jaki miałem z grania w niego, postawiam tutaj na zakończenie z Panam. Z racji tego, że mój pierwszy V był nomadem, i wiedziałem od samego początku, kiedy tylko Redzi ogłosili podział na Nomada, Street Kid i Corpo, gdy wybiorę w przeszłość Nomada. Dodatkowo zżyłem się z Panami, nie wyobrażałem sobie innego wyjścia niż wykonać ten skok wspólnie z nią i Nomadami. Mimo szczerej sympatii do Johnny'ego Silverhanda. Urzekło mnie też oficjalne przyjęcie w Aldecaldos. Mała scena, a cieszy i robi się cieplej na sercu.
a sam epilog, piękne zwieńczenie historii, przeżycie ostatnich 6 miesięcy w gronie rodziny i z osobą, którą Vi kocha, z jakąś tam nadzieją na jego uratowanie, finalnie zdecydowały, że osobiście uważam bezkonkurencyjne zwycięstwo tego endingu nad wszystkimi innymi w mojej osobistej ocenie. I jak? Jest dobrze, panam. Jedziemy do domu. Jestem też świadomy, że Phantom Liberty wprowadzi nowe zakończenie, a może nawet i dwa, ale na ich analizę przyjdzie jeszcze pora. To tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli podobają Wam się tego typu materiały, zostaw koniecznie lajka. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach z Cyberpunka. Trzymajcie się i cześć!